nie trzeba czekać 24 godzin, żeby zgłosić czyjeś zaginięcie. To jest bardzo częsty błąd, kiedy nawet funkcjonariusze mówią rodzinie, żeby poczekała tę dobę, czy nawet dwie doby ze zgłoszeniem zaginięcia, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy ta osoba po prostu nie postanowiła pojechać na jakąś niezapowiedzianą wycieczkę. Jednak myślę, że nawet w przypadku osób dorosłych trzeba pamiętać, że to właśnie bliscy znają tę osobę najlepiej. Ja czasami zastanawiam się, z czyich rąk mogłabym zginąć. Wydaje mi się, że uwrażliwianie siebie i naszych słuchaczy na to, że takie rzeczy się dzieją i one się naprawdę dzieją za ścianą, sprawia, że traktuję to jako misję, a nie jako ciężar. Historie, o których my mówimy, są prawdziwe i nikt nie jest, powiedzmy, bezpieczny. Każdego one mogą dotknąć. I to nie są tylko sensacyjne czy fikcyjne historie, tylko prawdziwe przypadki.